Cześć wszystkim, z tej strony Myszu i witam was w kolejnym, zdaje się, że 14 odcinku z serii Let's Play Tech It. Dzisiaj, wybaczcie mi przede wszystkim, jeśli będę miał nieco inny głos, ale zaczęło już wszystko pylić, a z racji tego, że ja mam uczulenie na pyłki traw, to niestety dzieją się ze mną gorsze rzeczy, aniżeli miałbym mieszkać na cmentarzu, starym cmentarzu indiańskim. Niestety pod moim blokiem jest taki, powiedzmy, mały park, parczek. W każdym razie dużo trawy tam jest i mało pozytywnie to na mnie działa, ale mam nadzieję, że nie wpłynie to jakoś negatywnie na jakość mojego komentarza, a przynajmniej głosu mojego. Jak widzicie, pozbyłem się ze ścian już wszelkich niedoskonałości w postaci rud i innych materiałów, takich jak ziemia czy gravel. Przynajmniej mam nadzieję, bo wiecie co, co jakiś czas wyłapuję pojedyncze złoża lid oru, lid przez EA. Dalej nie dociekłem jeszcze, do czego to służy i do czego mogłoby mi się przydać, słyszę nietoperza. Ale wszystko w swoim czasie. Poprowadziłem też słupek naszej cudownej, magicznej windy już do samego dołu. I myślę, że teraz zajmę się budową pięter i wrócę sobie do was, jak już piętra będą zbudowane, co pewnie troszeczkę potrwa, ale wolę to zrobić poza kamerą, no bo nie, umówmy się, nie będzie to coś nadzwyczajnego, ani żeby to wam pokazywać na żywo, ani w formie timelapsa. Także po prostu zrobię cięcie i zobaczymy się, jak już będzie wszystko gotowe. No witam was, pierwsze piętro już prawie gotowe. Tak się ono będzie prezentować. Każde piętro będzie nieco inne. Tutaj będzie szkło oczywiście. Nie mam zamiaru ryzykować życiem. No trawka już do nas, powiedzmy, że rośnie. I łóżmy sufit. Bardzo ładnie sobie się rozprzestrzenia. No i może w przyszłym roku dotrze i tutaj. Wow, zapomniałem o tym. Wow, ale to było głupie z mojej strony. Ale to było turbo głupie. Zapomniałem, tu jest wszystko oświetlone, więc jeśli one tylko mają możliwość się zespawnowania, no to się spawnują. Ale ze mnie głupi but. Ajej, no trudno, trzeba się będzie z nimi pomęczyć troszkę. W każdym razie ja się zabieram za męczenie ich i za robotę dalszą. I zobaczymy się, jak kolejne piętro będzie stało. No witam was z powrotem. Na pierwszym piętrze już się troszkę trawka rozprzestrzenia, już doszła tamtą z góry. Teraz będę ją przetransportowywał jeszcze niżej, a drugie piętro póki co prezentuje się tak. Jeden mostek dookoła. Platforma i taki. Nie wiem, dołek, jakkolwiek to nazwiecie. No i zaraz biorę się za kolejne piętra. Pomiędzy pierwszym a drugim miałem jakieś 1,5 godziny przerwy. No dobra, nie, mniej. Jakieś 45 minut przerwy, bo 45 to mi zajęła budowa. W każdym razie jest 21:40, zobaczymy, o której skończę trzecie piętro. W każdym razie mam też fajny pomysł na to, jak zrobić tą windę. Wprawdzie nie będzie ona transportowała w górę, ta, która będzie transportowała w górę, będzie prawdopodobnie tutaj, naprzeciwko wyjścia z tej. Ale mam pomysł i muszę sobie skopiować ten świat na Creative i tam sprawdzić, czy moje przemyślenia mają rację bytu, czy tylko rację odbytu. Ale nieważne. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. A, i w tak zwanym międzyczasie pomiędzy tymi cięciami zdążyłem zjeść kebaba, frytki i wypić 3/4 piwa.
Także nie dziwcie się, jak pod koniec odcinka będę miał nieco weselszy humor. Dobra, biorę się za budowę. Sprawa jest taka, że muszę niestety skoczyć do Netheru po Glowstone. Bo mam na wykończeniu, zostały mi bodajże dwa glowstone'y. O, zaczynają piecyki świrować. Napięcie spada. No bo też powoli się robi noc. To też spada. No, ale cóż. Hopsa. Biegiem do portalu. O tyle mam niedogodny nether, że dużo rzeczy jest w powietrzu. I bardzo mi się tu przyda jetpack. Bardziej z włączonym tak zwanym hover mode, czyli tryb unoszenia, coś takiego. Dzięki niemu tak powolutku sobie opadam jak listek. To redukuje oczywiście obrażenia od upadku, między innymi. Nie chcę też za daleko odchodzić, żeby nie zgubić tego portalu. Czy ja tu mogę zrobić waypoint? Chyba mogę. Mogę, świetnie. Tak. Okej. Dobra, teraz możemy lecieć. Śmieszne dźwięki wydaje tenże jetpack w trybie opadania. Zrobię sobie tu jakąś platformę, żeby nie marnować jetpacka, tylko stać sobie w miejscu. Bo jak stracę jetpack, to już będę miał po zawodach. Znaczy, czy w sumie będę miał po zawodach? No w sumie nie. Mam sporo klocków, mam kilof. Coś, jakoś bym się dokopał, czy coś. O, tu będzie gorzej, bo sporo tego jest nad lawą. Czy mam przy sobie tyle ziemi? Niby mam. Dobra. Oj. Dobra. Platforma bezpieczeństwa zrobiona, już żaden glowstone nie powinien mi wpaść do lawy. Aczkolwiek nie powinien, nie znaczy, że tego nie zrobi. Po złośliwości one mogą latać lepiej niż tu po lewy. No ale zobaczymy. No, prawie 4 staki glowstone'a powinny mi wystarczyć na nieco dłużej. No, mam godzinę za 7:12 w nocy. Czyli za 7:24. Wszystkie poziomy zakończone w budowie. Tutaj się trawa rozprzestrzenia. To jest poziom numer 3. Ja to sobie poukładałem tak w dziwny sposób. Takie klocki, żeby właśnie się trawa rozprzestrzeniała. To jest poziom 2. Jak widzicie, coraz więcej trawy jest na nim. Poziom numer 1. No on już jest cały. Ładnie. Jednostajny kolor, dobrze. Nie ma
jakichś zaburzeń biomów. Cieszy mnie to bardzo. Tutaj też całkiem sporo. No i tutaj sobie leci. Myślę, że na dziś to ja idę spać. I jutro dokończę ten odcinek. To co uznam za stosowne. Także życzcie mi miłej nocy. I do zobaczenia jutro. Będę kończył odcinek. Pierwszy raz w sumie taki manewr stosuję. Także dzięki za uwagę i dla was to chwila, a dla mnie do jutra. Hej, 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 witam was ponownie. U mnie już jest dzień następny, u was pewnie minęło kilka chwil. W każdym razie już mam obmyślony patent, jak to zrobić. Mam genialny patent wręcz. Tylko będzie nam potrzebne kilka rzeczy. Między innymi wireless transmitter, wireless receiver, pulseformer, state cell i trochę red alloy wire. Tego ostatniego zdaje się, że troszkę mam gdzieś. O, tu jest, ale to jest zdecydowanie za mało, zdecydowanie za mało. Więc ja się wezmę za tworzenie tych wszystkich pierdół i wrócę do was, jak już będę gotowy. Potem wam pokażę, co chcę zrobić i jak to będzie działać i dlaczego. A potem zrobię to i pokażę wam efekt. Oczywiście zrobię to poza kamerą i pokażę wam efekt końcowy. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało, także poczekajcie chwilę, ja to pokompletuję i zaraz się widzimy. No i jestem, wszystko mam przygotowane. Trwało to trochę dłużej niż przypuszczałem, no ale to głównie ze względu na to, że musiałem popolować troszkę na Endermany. To jest wszystko, co nam się może przydać. I tak, teraz sobie to pozbieram. Na dole mam materiały, w sensie kamień, drewno, szkło i tak dalej, które mogą mi się przydać przy ewentualnej przebudowie delikatnej. Będę tam musiał jeszcze dostarczyć ze dwa wiadra wody, ale to zaraz, a może i teraz, póki pamiętam. Wezmę je ze sobą. Schowam je sobie tutaj. O, właśnie, miałem złoto zostawić. I zaraz wybędziemy, nie wiem, wyjdziemy może, o, może wyjdziemy na powierzchnię, gdzie mam więcej miejsca, to pokażę wam, co i jak będzie działać. Nie wziąłem sobie dźwigni, na której miałem pokazywać. Dźwignia będzie odpowiednikiem mojej strzały, która ląduje w tym miejscu, jak pamiętacie, albo i nie, żeby otworzyć ukryty szyb. I zaraz, oj, coś się klatki popierdzieliły. W ogóle strasznie klatki, ostatnio był update Kitlighta i od niego strasznie muli mi przy otwieraniu ten pierwszy właz. No ale co zrobić. Dobra, to sobie odłożę. Transmitter. Połóżmy go sobie tu. I przed nim wajcha. Wyłączmy na razie. Ustalmy sobie częstotliwość 2. Nazwijmy ją już winda. I zaraz ją sobie dostosujemy do tego, co nam będzie potrzebne. Tu mamy odbiornik. Później będzie nie state cell, tylko pulseformer. To trochę brzmi jak transformer. Teraz w którą stronę? Windę. Poproszę. Ja muszę zobaczyć, w którą stronę. O, widzicie, już źle ustawiłem. Dawaj go. Tak. Kuźwa. Chyba tak. Też nie. Zaraz, potrzebuję red aloja. W tą stronę? O, dobra, funka. Więc mamy pulseformer i na końcu będzie state cell, która chyba będzie tak. Nie, dupa, będzie tak.
Więc tak. Te przyrządy dwa już znacie. Fuck. Dobra. Te dwa przyrządy już znacie. One działają mniej więcej jak Wi-Fi. Ten nadaje sygnał, ten go odbiera. Pulse Former. Jak sama nazwa wskazuje, tworzy puls. Impuls. I to jest... zawsze zapominam nazwy. State Cell. Która utrzymuje sygnał przez jakiś czas. I teraz wyjaśnię wam, o co chodzi. Wyobraźmy sobie, że... Kurde, nie porobiłem pistonów. A, to jeszcze będę musiał porobić pistony. No ale dobra. Co by tu wziąć? O, ten netherrack, powiedzmy. Wyobraźmy sobie, że to jest piston. Więc gdy ja strzelam i strzała trafia w ten kamień, to dostaje sygnał. On go odbiera. To go przerabia na impuls, który zostaje przerobiony na sygnał, który trwa tak długo, jak ja sobie tu ustalę, czyli 2 sekundy w tym przypadku. Oj, chyba zepsułem Minecrafta. Okej, jestem. Muszę pamiętać, żeby na State Cell klikać zawsze pustą ręką, bo później się dziwne rzeczy dzieją. Ona ma taki bug. No wiadomo, to jest mod. Swoją drogą nazywa się bodajże Redwire, albo coś w tym stylu, nie pamiętam. No nieważne. W każdym razie Power, nie, Red Power chyba, o, coś takiego. W każdym razie jest taki bug, że jak się na niego kliknie, to ręka jakby się zacina i tak jakbym cały czas klikał. Dlatego jak postawiłem tego Red, Boże, Netherracka, to on tak jakby chciał stawiać kolejne i Minecraft dostał pierdzielca. Anyway. Tak, więc on utrzymuje puls, czyli otwiera pistona i trzyma go otwartego przez 2 sekundy. Później sygnał zanika i piston się zamyka i spadam piętro niżej. Piętro niżej jest ten sam zestaw, tylko że puls utrzymuje się powiedzmy o 4 sekundy dłużej. I tak każde piętro coraz niżej. Dlaczego jest mi potrzebny sygnał w postaci pulsu? Ponieważ wyobraźcie sobie, że jak trafiam, strzała wbija się i ona tworzy impuls ciągły. Więc jeśli tak długo jak ona tam tkwi, tak długo to dostawałoby cały czas impuls, więc nie zaczynałoby odliczać do tego złożenia. Czyli nie trwałoby to tak jak w tym przypadku teraz 2 sekundy, tylko 2 sekundy plus tak długo, aż utrzymywałaby się w ścianie ta strzała. Czyli troszeczkę za długo. No dobra, ja idę to wszystko montować na swoje miejsca i zobaczymy się, jak już wszystko będzie gotowe, jak będę mógł wam pokazać, jak to działa. Także do zobaczenia za chwilę. W końcu zrobione, tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli o niczym nie zapomniałem. Wybaczcie tutaj spadek klatek, no i teraz może wyłączę jetpack. O. Tam minimalne obrażenia będę otrzymywał. Ale mi to nie przeszkadza. No i jesteśmy na najniższym poziomie. Boże. Odstęp pomiędzy zapadniami, pomiędzy ich otwarciem, to jest bodajże 3 sekundy. Czyli zejście na sam dół zajmuje mi jakieś... 15 sekund, może troszeczkę więcej. Odzyskam jeszcze strzałę? Odzyskam. Cudnie. Tak, od ostatniego update'u troszkę mi tu klatki spadają, ale to nic. Mam nadzieję, że wkrótce to naprawią. Chodź, kolego, chodź. Tak. W kolejnym odcinku myślę, że zajmiemy się wyprawą do Endu, ponieważ bardzo by mi się przydała fabryczka enderperlów. Nie ukrywam, a obecnie ich nie mam. A, jeszcze może tak zwiedzimy sobie każde piętro. W ogóle planuję, żeby na każdym piętrze był przycisk, który uruchamia mechanizm zapadni,
Tak, żebym mógł sobie z dowolnego piętra otworzyć te przejścia. No i to się tam dalej będzie otwierać teraz. Wyp. 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 I już jest na dole. O, tutaj nie zdjąłem tego. Może by trzeba było. Co jest? Czemu mi wypełniło dwa wiary? A, wiem. Dobra, wezmę sobie. Głupi jestem. Przecież to jest nieskończone źródełko, to jak miało mi nie napełnić, a to tu chodziło. Ale co tam. Trawa też już mniej więcej dotarła na wszystkie poziomy. O, tam mam testową wajchę. Dotarła na wszystkie poziomy, ale jeszcze nie na wszystkich obrosła całe pola. O, zamknęła się ta główna zapadnia. Dobra, to jest poziom drugi. A szukałem tego cholerka. No widzicie, skleroza. To jest piętro numer 2. Myślę, że jeszcze się pobawię, trochę je pokustomizuję w tak zwanym międzyczasie. Będą jeszcze ładniejsze. Przede wszystkim ten pilar, jak już wiecie, tutaj pomiędzy tymi streamami, tam gdzie jest glowstone, z tyłu, z przodu nie, ale z tyłu tutaj będą szły elektrownie wodne. Myślę jeszcze, jak to ładnie zrobić. Chyba mam już pomysł fajny, tylko że to będzie... będzie ciężkie o tyle do wykonania, że... Albo i nie. Dobra, już wiem, jak to zrobię. Dobra. Nie, nic nie mówiłem. Wszystko jest w porządku. Wiem, jak to zrobić. Żeby było dobrze. Dobra, piętę niżej jeszcze. Bardzo mi zależało na tym, żeby widać było przez wszystkie piętra, aż na sam dół. Niestety nie udało mi się tego uzyskać. O! Czyżby już jednak cała trawa została obrośnięta? To by było nawet miłe. Piętro numer 4. Coraz ciemniej się robi. No i piętro numer 5 to już jest w ogóle ciemnica i tutaj będą tylko przejścia do kopalni. Dlatego, że to jest dobry poziom, żeby kopać sobie diamenty na przykład. Ale zanim do tego dojdę, to chcę sobie najpierw zrobić kilof z... Ło! Pasek. Z Fortune. Co najmniej 3. Te świeczki mogę pozabierać, bo tu i tak się nic nie będzie respić. I pyk. Dziękuję. O. Dobra, myślę, że to na tyle. Nie wiem, czy ten odcinek nie był krótszy niż pozostałe, ale dla mnie na pewno był dłuższy, bo przygotowanie całości zajęło mi... Poczekajcie, już wam mówię. 9 godzin prawie. Także dla mnie to był dosyć długi odcinek, nawet jeśli samego nagrania wiele nie ma. Dobra, kończę na dziś. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!